Pojedynek, podczas którego nasz mózg pracuje na pełnych obrotach. Każdy ruch wymaga tu zimnej krwi, to wyjątkowo intensywny wysiłek umysłowy. No i ten sport nie wybacza błędów, ale za to zwiększa IQ. Jesteśmy w klubie szachowym. Chcę zapytać o to, czy jest duże zainteresowanie dzisiaj tymi szachami? Czy dzieciaki przychodzą? W jakim wieku przychodzą? Dzieci przychodzą od bardzo młodego wieku. Jest to wiek przedszkolny, mniej więcej 6-7 lat. Jest to też najbardziej odpowiedni wiek do tego, żeby zacząć przygodę z szachami. Są oczywiście dzieci starsze w wieku 10-12 lat i zainteresowanie szachami jest cały czas bardzo duże i rośnie. I możemy to zauważyć przede wszystkim na turniejach szachowych juniorów, gdzie liczby na listach startowych w każdych grupach wiekowych są bardzo duże. To może zapytam o takiego mistrza, który na przykład wygrał w takim turnieju. Ile miał lat? Najmłodszy. No myślę, że najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o młodego mistrza, jest nasz najmłodszy arcymistrz, który jest w czołówce światowej, jest to Jan Krzysztof Duda, który właśnie pochodzi z Wieliczki. I jest to zawodnik, który ma teraz 20 lat, a walczy na samym szczycie z samą czołówką światową. Jest najlepszym zawodnikiem w Polsce, jeżeli chodzi o ranking, więc myślę, że jest to świetny przykład takiego zawodnika. Przede wszystkim ważna jest koncentracja, żeby potrafić przewidzieć to, co przeciwnik chce zrobić. No i oczywiście trzeba dobrze planować, poukładać swoją grę, czyli też trzeba być spokojnym, trzeba mieć zimną krew. No i przede wszystkim być skoncentrowanym do samego końca partii, bo szachy to jest sport, który nie wybacza błędów. To nie jest tak jak w piłce nożnej, gdzie piłkę stracimy na środku boiska i jeszcze jesteśmy w stanie się obronić. Najczęściej, jeżeli w szachach stracimy jakiegoś pionka bądź figurę, to już tą partię po prostu przegrywamy. W Chorzowskim Towarzystwie Szachowym mamy dużą grupę juniorów, która reprezentuje bardzo wysoki poziom na tle swojej konkurencji i rówieśników. No i przykładem tego mogą być wysokie osiągnięcia w mistrzostwach Polski, gdzie zawodnicy z roku na rok ocierają się o miejsca metalowe i jest to ścisła czołówka Polski. I jeszcze chciałam dopytać o to, czy takie małe dzieci, jak przechodzą w wieku przedszkolnym, one sobie radzą w tych szachach, rozumieją to? Oczywiście na początku dziecko nie może od razu być arcymistrzem, ale spokojnie, powoli, krokami, krok po kroku dochodzi do tego, żeby grać coraz lepiej. Zaczyna rozumieć tą grę, zaczyna to sprawiać jeszcze większą satysfakcję i radość. No i przede wszystkim dziecko czerpie satysfakcję z tego, że wygrywa, że może zdobyć jakieś osiągnięcia i właśnie z roku na rok staje się coraz lepsze. Największe korzyści z gry mają dzieci powyżej 7 roku życia. Jest to związane z gwałtownym wzrostem na tym etapie. Gra w szachy najprawdopodobniej pochodzi z Indii. Współczesne zasady dopracowane były najpewniej w Persji. Szachmat oznacza w tym języku król jest martwy. W Polsce wzmianki na temat szachów odnajdujemy od czasów Bolesława Krzywoustego. Z mistrzami można się zmierzyć w Starochorzowskim Domu Kultury w każdy wtorek i czwartek.